Coraz więcej osób stara się o budowę własnego domu. Wzrasta także liczba powstających obiektów przeznaczonych na firmy czy chociażby zakłady produkcyjne. Wszystkie rodzaje budowy wymagają najpierw pozwolenia, a takie w naszym powiecie wydaje Wejherowskie Starostwo Powiatowe, a dokładnie Wydział Architektury i Budownictwa. Wydział Architektury i Budownictwa zajmuje się głównie wydawaniem pozwoleń na budowę wszystkich budów, czy to prywatnych, czy inwestorów, przedsiębiorców, w sprawie budowy dróg, w sprawie budowy domków jednorodzinnych, czyli szeroko pojęte, ale również przyjmuje wszelkie zgłoszenia robót budowlanych, których okres wydawania jest w ciągu 30 dni, a także wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali, przypisywanie pozwoleń na budowę, wszelkie zmiany. Takich wniosków do Wydziału Architektury i Budownictwa wpływa bardzo dużo. Tylko w roku ubiegłym było to ponad 9 tysięcy wniosków. W tym roku, już do chwili obecnej, mamy około 3,5 tysiąca takich spraw. Każdy wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia, a na wydanie decyzji są ograniczenia czasowe. Wielokrotnie zdarza się, że złożone wnioski nie są kompletne, co wydłuża czas wydania decyzji. Nieraz procedura się wydłuża nie z winy urzędu, tylko z winy projektu. Projekt, jeżeli jest niekompletny, no nie może zostać zatwierdzony. No i wówczas wystawia się postanowienie, w którym się wylicza wszystkie elementy, które są do uzupełnienia. Tak więc ogólnie, zgodnie z ustawą, pozwolenie musi być wydane w terminie 65 dni i tych terminów przestrzegamy. Jeżeli natomiast wniosek jest niekompletny, wymaga uzupełnienia, no to ta procedura może się wydłużyć. Na Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym pracuje obecnie 15 inspektorów, którzy muszą zdążyć w terminie rozpatrzyć poszczególne wnioski.